Metropolitalny Związek Komunikacji Zatoki Gdańskiej uruchomił wyszukiwarkę internetową, której zadaniem jest ułatwienie zaplanowania podróży środkami komunikacji na terenie Związku. Obejmuje swoim działaniem wszystkie środki transportu w Zatoce Metropolitalnej, to znaczy autobusy, tramwaje, trolejbusy, kolejki SKM-ki, a nawet kolej metropolitalną, w tym również i pojazdy, które wejherowie jeżdżą i linie, układ linii komunikacyjnych. Za pomocą wyszukiwarki po raz pierwszy można uzyskać kompleksową informację na temat komunikacji zbiorowej od Wejherowa po Gdańsk. Korzystanie z niej jest, no trzeba podać skąd i dokąd się jedzie, reszta ta maszyna i ten program to przygotuje i pokaże. Ale to nie jedyne ułatwienie dla pasażerów. Można pobrać na swój telefon komórkowy rozkład jazdy tych wszystkich środków transportu albo wybrać jakiś, który jest potrzebny pasażerowi. Ten rozkład nazywa się ITINER, jest to specjalny program. Program można pobrać na trzy sposoby. Najszybszy i najprostszy, ale jednocześnie najdroższy to jest przez SMS. Drugi przez telefon komórkowy, ale przez stronę internetową i trzeci trochę długo trwa, ale najtańszy przez komputer i przesłać do swojego telefonu. Dysponujemy wówczas w telefonie rozkładem jazdy stacjonarnym, który jednocześnie po wejściu w dany przystanek, w daną linię, w dany przystanek pokazuje nam rozkłady odjazdy rozkładowe oraz wyróżniającym kolorem pokazuje najbliższy naszej godziny odjazd pojazdu. Wyszukiwarka internetowa połączeń znajduje się na stronie www.mzkzg.org w zakładce Zaplanuj podróż. W najbliższym czasie bezpośredni link do wyszukiwarki znajdzie się również na stronie naszego miasta www.wejherowo.pl.